Tylko, że tam bieda na rozumiem. Tam biedna się. Kto tu do mnie tyłem stanął? Dzień dobry, moja dzielna grupa. Ale proszę zwrócić uwagę na ten piękny stół. To jest po prostu dzieło, dzieło. Proszę państwa. Ale przepraszam, miałem dwa pomidory, ogórek, są trzy pomidory. A ogórek jest większy, on się ten jest większy, to muszę go przyjść. Gdzie ten Łukasz jest? Ale ty mnie rozgryją, już się zostało. Nie, 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 tutaj kolega, który kroił dzielnie chleb, nawet zabrał maszynkę ze sobą. Proszę, zbrzeli na maszynkę. Mama miała pomysł. Zbrzeli na maszynkę. Na jest ta maszynka. To był bardzo dobry pomysł. Ja mówię mu, że wykorzystuję. Jeszcze nie raz się przekonam, że mam rację. Patrzcie do góry, bo na tej powale tutaj mamy kilka zdjęć. My taką paprotkę to zobaczymy po drodze, będzie, tylko ona nie będzie tak. Rojnik to jest taka roślina, prawda, grube takie liście ma woskowate, ale o tych budynkach więcej na razie. Thank you.
Dziecko wczoraj fruwał, ale to on tak fajnie. Szybciutko frunie. Agnieszka, kontuzja? Na to, tego pierwotnego człowieka tutaj widzicie, tam widzicie tę figurę, a teraz słuchajcie, to co ja mówiłam, że wówczas, kiedy się tworzyły te podziemia, ta dolina, która aktualnie jest 80 parę metrów poniżej, była na tym poziomie i płynęła tutaj sieć kanałów podziemnych, starzki i kości. A tam macie na zdjęciu, jakim sposobem polowali, bo jest ją zakrytą. To popatrzmy. Jak sobie przed ogień dacie przed oczy, no to nie widzicie, gdzie stąpać. My będziemy, tu mamy względnie równe podłoże i będziemy szli. To jak kościoła katolickich, to są właśnie takie filary na środku. I temperatura. To tutaj nie dało się. Ja nosiłam, wie pan, żeby tak nie kompromitować się. Mam taką laseczkę cieniutką z gałązki i była opakowana w papier, żeby nikt nie widział, że to jest laseczka. Dzieci się pytały na co, a ja mówię, jak będziecie niegrzeczni, to to dobicie. A później sobie pomagałam właśnie w tych najgorszych. To pan bilecie ktoś pokaże. Szabon, masz 200 nie 400 i masz ten najważniejszy, ekwipację szkolną. I bądź rozważny bardziej. Kto przechował jego pieniążki? Gdzie on leżał? Ja może wezmę... Proszę. Gdzie leżał? Ja mu trzymałem. Uwaga, samochód! Na lewo. Nie ma tam, tak. A nazywa się bardzo prozaicznie, bo mówiona na nią, że to jest jasno widać. No, tam te 400 metrów, a 80 wysokość. Tam jest jakiś kosz, to weź to od razu zostaw, bo tutaj teraz idziemy, to nie będzie. Trzymaj. To już czas pokażę, co? Że jest mocarek. A byś po ręce pokaleczył. Katala. No i polecił, bo to jest słodki na pewno napój. I teraz popatrzmy.
że w czasach, kiedy Tatarzy napadali na Polskę, tam się znajdował klasztor. I kiedy już modlili się, a to jest powiedziane w tej legendzie, że to była ręka Pana Boga, który zasłonił ten klasztor, żeby Tatarzy nie zobaczyli. Tylko mała dziurka tam. I to się nazywa, tak, a na końcu ma zupełnie kształt baszty. Może te drzewa oni powinni wyciąć, bo to wtedy by było widać. Te nieduże takie drzewa. To jak? Szczególnie czupagą. Puścił korzeń i jednak się trzyma wprost. Tak, węży. Śledzienica, od śledzia będziecie pamiętać. Ale tylko no to dzisiaj, jakbyście wczoraj byli, to był sądny dzień. Co było? Wczoraj był sądny dzień. Deszcz? Nie. A tu dużo wycieczek? Stąd aż po górkę, tam było pełniusieńko. No, my nie wchodzimy, my jesteśmy umówieni z kierowcą, musimy brać. Jesteśmy w grocie Łokietka. Za chwilę będziemy ją przemierzali. Uważajcie, bo te kamienie są bardzo śliskie. Ziemne. To samo dotyczy Jaskini Ciemnej, tylko że ona jest młodsza, więc jest niżej, a ta jest wyżej. Łączna długość podziemi 270 metrów, my pójdziemy tylko 150 metrów. No i wilgotność, tak jak w tamtej jaskini, wilgotność 90% wilgotności. I tu może króciutko tylko tę legendę, którą tu zwykle opowiadamy, że był taki okres naszej historii, kiedy królem polskim był Wacław II Czeski. Władysław Łokietek był zmuszony uchodzić. I wówczas, kiedy się tu stał, działo ta szczelina skalna, którą myśmy tu przed chwilą przeszli, tam może młodzież zwróciła uwagę, na bramce jest taka wykuta sieć pajęcza i dlaczego jest tu na bramce ta sieć? Kartowanie. Zawirowania. Widzicie tam, gdzie ja świecę? To są niewielkie. A to są te tak zwane nalewy. Jeszcze tam ich więcej napotkamy, dziecko trzyma na ręku, tam jest figurka, no o, tutaj jest też taka, to wszystko jest pozostałość po potężnych naciekach, które kiedyś tu były. No tam jest jedna, a tutaj jest jak to widzicie, na prawie to jest zamówienie. Dzieci to nieraz mówią, się teraz na cześć, jesteśmy właśnie... Jesteśmy czwarty dzień na wycieczce w Krakowie. Teraz widzimy właśnie grotę Łokietka i właśnie mówię na żywo stąd. Jest ona bardzo ciemna, widzieliśmy już przedtem grotę ciemną. Było to o wiele zimniej niż tutaj, tak ja sądzę. Tam ten napis w prawej stronie jest skała, która
Takie trasy. Tu popatrzmy się teraz do góry na prawo, na wioskę przydrożnej kaplicy. Tutaj, popatrzmy się, jest kolumna, ale ona ma mieć kształt orła. Głowa, oko, tam nawet i korona jest, szyja, zobaczmy jedną. Oświetloną i ja zwykle w tym miejscu to proponuję, żeby popatrzeć się, jaka duża sala. No nie tak wielka jak tamta, prawda? 30 parę metrów długość, 20 metrów. Panie? Pyszny żulek? Pyszny? Pyszny, wyśmienity. To już przechodzi do historii, już jest dokument. Jeszcze jest. No jest, wspaniały żurek. Nie, to my jedliśmy żurek wspaniały. Wy macie wspaniałą pomidorówkę. Jutro niech też będzie pomidor. Oglądam teraz z kamerą do talerza Jakuba. Kiedy nie było siły elektrycznej, a prąd, dolina ma znaczne nachylenie, o zobaczmy tutaj właśnie otwarte do tego młyna, tam pana młynarza nie widać. I tam, gdzie Sułeszowa, 25 km na północny zachód od Krakowa i wpada do Wisły, ale dolina ma znaczne nachylenie, ten prąd był dosyć bystry. I kiedy nie była znana siła elektryczna, wtedy można było sobie właśnie wykorzystać tą siłę wody. Ale to nie tylko. My zobaczymy młyny i dwa tartaki, a poza tym jeszcze w tamtych czasach to były jeszcze inne obiekty. Były kuźnie, były prochownie, były browary, były papiernie. Więc wszystko, cokolwiek potrzebne było, większa siła niżeli siła ludzkich rąk, to właśnie wykorzystywano tę siłę. Jeszcze były także folusze, a folusze to jest takie urządzenie do filcowania sukna. Popatrzmy się na prawą stronę.
tam na prawej stronie taki słomą kryty dach, obok niego ten nieregularny dwuspadowy, ten długi pod słomą to jest tartak, obok niego młyn. I my jeszcze raz tutaj będziemy przejeżdżać. Te wszystkie budynki, które tam i mieszkalne, i gospodarcze, one są bardzo stare, bo mają przeszło 200 lat. I teraz popatrzmy się, na lewej stronie mamy znowu tam w łące. Tam widzicie taką strugę wody, która spływa. Ten wysoki budynek to jest młyn, a obok niego ten niższy to jest tartak. Dojeżdżamy do miejscowości Grodzisko. I teraz bardzo proszę, zwrócimy uwagę, kiedy tutaj z tego zakrętu wyjdziemy, to w łące tam widać dwa znowu młyny. Ale ja bym chciała wam jeszcze zwrócić uwagę, tam w łące proszę popatrzeć, to tam widać, bo jest i ta struga wody, i koło młyńskie, ale tutaj po prawej naszej stronie za chwileczkę będziemy mieć tę potężną ścianę skalną, która ma ślady ruchów górotwórczych, które 70 milionów lat temu tutaj nastąpiły. Popatrzmy się, bo takie naprawdę bardzo równe, symetryczne, skośne uwarstwienie. I tędy drogą przebiegał kiedyś szlak handlowy, ale także w tej chwili współcześni nazwali tę trasę szlakiem Orlich Gniazd. Dlaczego? Bo były to zamki budowane w czasie panowania Kazimierza Wielkiego. Kiedy Kazimierz Wielki zaczął panować w Polsce, na Śląsku żyli piastowie śląscy, którzy byli spokrewnieni z polskimi piastami i on nic chciał przeszkodzić temu, że niektórzy właśnie z tych piastów śląskich mieli tu swoich krewnych w centrum Polski. I tych kilkanaście zamków to są właśnie zamki zbudowane w czasach panowania Kazimierza Wielkiego. Wszystkie te zamki były to tak zwane dobra koronne i wiemy, że z historii, że takie dobra koronne bardzo często nadawane były zasłużonym Polakom, rycerzom rozmaitym, prawda, którzy się przyczynili do chwały Królestwa Polskiego. I teraz z tych kilkunastu zamków, to w czasie potopu szwedzkiego większość została zniszczona. Kiedy Szwedzi przez te dwa lata przebywali w Polsce, zdobywali te zamki i do takiego wielkiego zniszczenia dochodziło, tak jak ruiny ojcowskiego zamku, które tam przy parkingu są. Tutaj popatrzmy się, ten zabity deskami budynek drewniany, to też jest młyn. I takie trzy kolejne budynki to są właśnie wszystkie młyny, ale te naturalnie nie mają w tej chwili swoich młynarzy. No taki dowcipny chłopiec z wycieczki, jak ja mówiłam, mówi, ale czy są młynarzówne, bo jak są młynarzówne, to on się ożeni i będzie młynarzem. No bo przecież taki porządny budynek nie można to było. Tamci inni to mają doskonałą tyle pracy, że nieraz to i dwa miesiące w pewnych okresach trzeba się wcześniej zamówić, żeby można było przyjechać i to zboże zebrać. To jest tutaj bardzo duże. A dlaczego? Dlatego, że w dolinie płynęła woda, a tam na równinie, na wierzchowinie nie ma wody. Ja myślę, że tam zwróciliście może uwagę przy Jaskini Ciemnej, kiedy żeśmy byli, to wychodząc, to na prawej stronie widać było tam równinę. Tam się za chwilę las kończył i to już jest ta równina. Zresztą ja pokazywałam przekrój tej doliny w muzeum. I tutaj jeszcze jeden. Te trzy naturalnie nie pracują w tej chwili młyny. No może rzeczywiście ma rację, że tu młynarzówna jest, to przyjedzie. I teraz dojedziemy do zamku w Pieskowej Skale. Tam będziemy sobie tę historię opowiadać, kto tam mieszkał. Już wiemy, że one były, także ten zamek w Pieskowej Skale był za czasów Kazimierza Wielkiego zbudowany. Wówczas była to moda, że budowano przeważnie te zamki w stylu gotyckim. No ale to, co będziemy widzieli tam,
to już jest przebudowany i przebudowany w stylu renesansowym, ale my tam sobie już te detale obejrzymy. Pierwszy, co jeszcze ważnego jest, chcę powiedzieć, że dlaczego nazywa się to Pieskowa Skała? No bo raczej każdy, słysząc Pieskowa Skała, to kojarzy to z tym czworonogiem, prawda? Ale tutaj my wiemy kilka innych tych przyczyn, dlaczego to tak się nazywa. Mianowicie pierwsza z nich to tu jest pierwszym właścicielem był Piotr Szafraniec z Łuczyc i to imię Piotr. I przez prawie 200 lat, jak tutaj te rodziny, kolejne pokolenia mieszkały na tym zamku, to pierworodny syn zawsze to imię nosił. A zdrobniale Piotr to się mówiło Pieszko. Więc bardzo prawdopodobne Pieszkowa Skała, że to właśnie od tego może pochodzić. Druga wersja może też jest prawdopodobna, ale to już jest legenda. I tutaj teraz popatrzmy, bo mijamy jeszcze jeden młyn, który pracuje, a tam za kawałek, popatrzcie się, jaki bogaty pan młynarz, bo zobaczcie, jaki piękny dom dla swoich dzieci zbudował. Czyli warto mu było trudnić się tym młynarstwem. No, nieładny ten dom. Tu zobaczcie, przez łąkę jest taki prosty kanał przekopany. Prądnik jest tam, gdzie drzewa i woda była spiętrzana, żeby z większą siłą spadała na koło młyńskie czy turbinę wodną. I teraz za tym zakrętem jeszcze będą takie budynki, a tam u podnóża tego budynku zobaczymy kawałek już niecałe kołomuńskie. I do tych obiektów, to cośmy przejechali, było 11. Jeszcze były dwa inne, ale w międzyczasie rozebrane, więc już nie ma śladu. Ale było ich wtedy 13. No i niedługo będziemy widzieli Maczugę Herkulesa, bo to jest chyba największa atrakcja. My sobie tymczasem podjedziemy tam na zamek jeszcze zobaczyć, a później jadąc już w kierunku Ojcowa, to podejdziemy koło Maczugi, żeby się jej lepiej przyjrzeć. O tutaj właśnie przy tym budynku zobaczcie, takie już połamane koło muńskie. I teraz za chwileczkę już będziemy widzieli Maczugę Herkulesa. Ona jest olbrzymia, kształt ma rzeczywiście takiej pałki jak maczuga. Wysokość tej pałki 25 metrów. Podstawa jest to jeszcze kilkanaście metrów, czyli w sumie to wszystko, co teraz się naszym oczom ukaże, to jest około 40 metrów. Popatrzmy się, może troszeczkę poprosimy o zwolnienie. No tutaj mamy tak obstawione znakami, że nie możemy. A tutaj jest ciasno na tym parkingu, to my pojedziemy, bo tu strasznie, tu by pan nie wjechał, bo takie zagrody porobili, że a tam jest drugi. To i tak. I my będziemy jeszcze tutaj widzieli to, bo ja w ten sposób najczęściej robię, kiedy tam zostanie autobus, my pójdziemy do przodu, obejrzymy sobie tu naprzeciw Maczugi, będziemy mogli wsiadać. Popatrzmy się, ten piękny zamek. A dlaczego on przetrwał? Bo jest taka wersja, bardzo prawdopodobna, że ktoś ze służby, czy może ktoś inny, zdradził tajemne przejście i otworzono bramy i Szwedzi byli na tym zamku przez 2 lata, ale nie musieli zdobywać i dzięki temu mamy piękne. Oj, 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 co dzisiaj jest. No to już dawno nie było tego. Bałagan się zrobił. Panie kierowco, my może poprosimy. Z tej strony by nie podszedł, prawda? Bo skała taka strona. Wszystkie są może prawdopodobne.
stoi? Zamek pierwotny gotycki miał trzy zaszczyty. Te dwa bastiony połączone tym murem kurtynowym i tam za chwilę zobaczymy tak zwanym zamkiem nowym. I tutaj, kiedy dobudowano te bastiony, to tutaj był most złodzony. Most złodzony nie musiał być tam wszędzie, gdzie była jakaś fosa, rzeka, prawda? Tylko byle takie zagłębienie. No i te otwory to naturalnie otwory szczelnicze, a te wieżyczki to jest w latach 70., kiedy była renowacja, to właśnie tu. To są pani dzieci? To tak jak samo nasze. Panasonic. Albo nazwisko. Pan Panasonic. Ale zegar. Jaki zegar, pan? Wielki, nie? Halo. Ale. Tam później te właśnie styl renesansowy zbudują. No niestety, gdybyście byli na Babelu, różanki napisane tylko takie dużo mniejsze, bo tu jest bardzo mały dziedziniec. Ten dziedziniec, co ciekawe, jak teraz jest, pytam, dlaczego ten dziedziniec jest w kształcie I to będzie on też tak często leci? No, to szkoda.
Nie ma. Nie. Czemu? Czemu to zabija? To były takie mniejsze i grubsze. A to myśmy wiemy, że to się mówiło, że to końska pija. A on ludzi od nas tak. Nie do ludzi? Gdzie? To jest przez taternika tam wciągnięty. On to tam taternik miał tam do tego. Pokaż. Ekstra. Ciszej. Biedna Agnieszka. Gorące głowy, nie baliśmy się tylko już jesienią i tam były takie masy nietoperzy. Tak pod sufitem, mówię panu, chyba po 50-60 tak dzisiaj jest. Tam, wysoko, dobrze. Tylko ostrożnie przez... To musi oddać część kompotu, proszę bardzo. Poczekaj. Magda Sobaś, proszę państwa, jest tutaj pod samą maczugą Herkulesa. Nie chce iść do ruin, tylko chce iść do schroniska. Montuje się. Magdo, co się z tobą dzieje? Powiedz nam, odpowiedz na chwilę. Udziel nam wywiadu dla naszej szkolnej telewizji. Jak ci się podoba wycieczka? Fajnie. Fajnie? Tak. W którym dniu jesteś? Masz jeszcze rachubę czasu, czy nie? No śmiało. Czwarty dzień wycieczki. Czwarty dzień. Co najbardziej wspominasz? Wieliczkę. Wieliczkę, wow. A jakieś nowe znajomości? Nie. Nie? Nikogo nie poznałaś? Ja chciałam coś dodać. Proszę bardzo, proszę. To nie jest prawda, ponieważ Magda miała strasznie wielu amantów. Nie pamiętam, gdzie to było? Wcześniej w schronisku, w którym pracowaliśmy wcześniej. Tak. Magda była atrakcją. Nie wiem. Żeby tylko jednego. Ma teraz jednego, ale już nie będziemy zdradzali. To jest tajemnica. Osobiste tajemnice. W nocy wariujesz? Powiedz nam. Nie wariuję. Nie wariowałaś, tak? Interesuje cię to, co... Moja kuzynka Natalia Politowska bardzo lubi smarować pastą. Natalia jest twoją kuzynką? Tak. To bym nie pomyślał, tak? To dwie różne osoby. Może pokażemy teraz naszą Agnieszkę, dobrze biedną, nie. Której leci krew z nosa, ale już chyba już jest dobrze. Słabo. Ale już widać, że jest coraz lepiej, to znaczy nic prawie nie leci. Wszystko się może zdarzyć, jak śpiewa Anita Lipnicka. Tak. A jak pani kamera się podoba wycieczka? Kamera bardzo niestety. Staram się być naturalna, ale wiemy, że to do końca jest niemożliwe. Bardzo mi się podoba wycieczka, jestem bardzo zadowolona z wycieczki i z grupy. Oczywiście całej i mojej też. Stara się pani być naturalna? To znaczy, że pani jest sztuczna? No to jest nigdy. Może nie w takim fizycznym znaczeniu, nie jestem manekinem jednak, ale kamera zawsze powoduje to, chyba że już ktoś jest tak wyćwiczony, że się nie jest do końca takim, jak jest się w rzeczywistości. Dlatego też w rzeczywistości tak nie mówiła, jak mówię teraz. Powiedziałabym to zupełnie inaczej jeszcze raz. Dziękuję. Nie szkodzi. Dziękujemy. Proszę bardzo. Tak? A powiedz, czy dostałaś już tego loda od pana kierowcy? Jak smakował? Jaki to był? Jak to się stało, że tylko ty? Ona też dostała. No. Dostałyście obydwie. Tak. Jak to się stało, że... Po prostu pan nam zaproponował. Znaczy nie. Zaproponował, tak. Zaproponował. Nie, my zaproponował się panu i pan się łaskawie zgodził. Tak. A dlaczego akurat wy, a nie inne dziewczyny? No bo my tworzymy biuro turystyczne i tak. Musimy mieć swojego szefa jednak trochę na biuro turystyczne? Zresztą my jesteśmy szefami, a pan jest naszym kierowcą. Kosmos? No taki pomysł. Kosmiczny pomysł. No. Ty? Tak.
Tak. To się, czemu dopiero pod koniec wycieczki się dowiadujemy? Nie wiem. A pastą słyszałam, że nieźle smarujesz. Tak. Tak? Specjalistką jesteś w tej dziedzinie? Tak. Nie. Jak to nie? Ja widzę, że ty masz kilka specjalności, jak słyszę i widzę. Na naszej wycieczce Kinga, której... A Natala mówi, a to nawet puszki pływają od konserwów. Konserwów tak pływają. O, dobrze, nie mówię. Czy pana... Proszę pani. Mają dobre siedlisko, a te raczej nie. Trudne. Wolno, no to na wodzie wolno. I zobaczcie, tam mamy datę, 1901 rok, ale z tej strony to nie widać, to wspaniała była budowla dwupiętrowa, te świerki wszystkie, które tak... I Patrycja z Dorocą tutaj, słaniające się, podchodzą do zamku w Ojcowie. O, jedzie. A jeszcze minut pan zostawił. No, pod ulicę Brunowo. Jak się mówiło, dawne pomieszczenie strażnicze, skąd podnoszono i opuszczano most Złotkiego. Centralnym eksponatem jest makieta plastyczna wykonana w roku ubiegłym, obrazująca zamek, jak on prawdopodobnie wyglądał w XV wieku. Zamek ojcu jakoby na pamiątkę pobytu swojego ojca na terenie Ojcowa. Stąd też ten zamek wybudowany był w wielkim pietyzmem. Że zamek ten został wniesiony na wysokiej, niedostępnej skale, a z kolei do bramy tej prowadził długi drewniany most, oparty na kamiennych filarach, których fragmenty widoczne są do dwukondygnacyjny budynek mieszkalny z licznymi strzelnicami na poddaszu, wysunięty na przedpole zamkowe. To było bardzo ważne, ponieważ można było obserwować wszystko to, co dzieje się poza zamkiem, nie opuszczając zamku równocześnie. Teraz zobaczcie, przybliżam dno tej studni, zobaczymy, jak to wyjdzie. To są śmieci, co tam jest? Mili Państwo, udało mi się przybliżyć dno. Uwa, uważaj na okulary. Dolina Prądnika. Trzymetrowe. Na tą górę, bo będę tego zwiedzać. Mówili, że on jest tchórzem. Chodźmy. Idźcie już, proszę. Baszta na pieskowej skale. Jeszcze te
Nie rzeczy. Będę znowu zarwał miłość, kurwa! To jest mojego koleżanka, panie Tomaszu. To muszę mieć ze sklepu? Kubuś, odsłoń! Sklep jest tam. Jestem mały, niekiedy tutaj, adresy, nie będę mi przypominać, gdzie można kupić, bo nie zrozumiałam. Tam, Natalia, weź tylko z głową. Tam widzisz, że te paratala. Jeju, ale ja mam ujęcie fantastyczne. Kogo? Na kołobrze. Łukasz i ta laska. Psie pole. Podoba się ten pan, ale nie wiem, co wy temu panu robicie? Dziewczyny, co wy temu panu robicie? Przydało. O, kamera! Ładnie pan wygląda. Już w porządku. Używaj panu. A czemu tylko mali bryzery? No takie mam zajęcie. Długo by nie było. I co, oni kupujecie? Laski są pasowane. To ile dasz za te laski? 4 złote za to. Dwa, a ten mały i ten za... 7 dni. 4. Help, kolwary tu mnie. Jacksona. Do Benka powiedzieli, bo się zapomnieliśmy. Czego z domu nie chciałeś? Ale masz nie daj za to. Za złotych. Bo nie chciałeś. Co mi? A to 4 złotych. Ale co ty kupiłeś? Ale się nie udziela. Zakochałeś się, znowu będziesz młody, ma 7 kupiłem. No jest miesiąc maj. Ma 7 kupiłeś? Mam. Na maju. Co? Oni jutro do Krakowa jadą. Właśnie no byli bieliczne. Ja tego nie wiem. Dziękuję. Tak, bo dzisiaj drugi tak dużo dzień. Tak, ja poczęstowałem. Dziękuję, Natalia. Ale adres. Mieszkają w Gorzowie. Kuba, twój mój. Oglądajcie go. Będzie ten Julia. Teraz filmuję nogi, te, które dziewczyny podziwiały. Spalenione są brudne, no. Bo widać, że coś... Zamąciła mu w głowie brzuch. Już druga. Biały się zrobił. Na piwiczetce. No tak. On od tego czasu go brzuch boli, jak Lusię poznał. No. Jak on Lusię? Głowa ci nie boli? Jakąś tam dziewczynę. No Lusi, za, Lusie, nie, Lusi. Był taki słaby, jakbyś tam wymiotować miał. Podejdźmy tutaj do pani. Proszę, kaseta już nowa, także w tej chwili... Musimy mieć każdy etap uwięziony tutaj. Podejdźmy sprawnie. Jezu. Okupiliście się jak tylko żeście mogli. Mili państwo, ja myślę, że musimy pani przewodnik nie tylko, że podziękować, ale bardzo, bardzo podziękować za to, że tak nas oprowadziła, tak nam tutaj wszystko pokazała. Także serdecznie dziękujemy, polecamy się na przyszłość i nie wykluczamy. Kiedyś broiły dzieci i posmarowały zieloną pastą i później pani nie mogła tych prześcieradeł doprać. Dzisiaj jest kieszonkowe zbierane, żeby aha, nie tu ma pani rację, bo ja już chciałem też w Krakowie w ostatnią noc wysmarować pastą, ale później mówię, te śpiwory później tam się ocierają i tak dalej, to jest więcej. Także... No, to do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Zdrowia, zdrowia. Czy nie będziesz był? To było takie symboliczne przeprosiny. Oj Boże, Boże, a gdzie jest ten mały, co mówił, że się nieprędko będzie żenił? Ten mały Jakub, gdzie jesteś? Dlaczego? Za dużo pieniędzy. Żony biorą za dużo pieniędzy. Tak jak będziecie jechać do góry teraz, to uciekam i ja się zaczołgam może tam na tę górę. Jeszcze raz pani do góry podchodzi. Tam jakbyśmy szli w groty, to taki stary dom był tam pani mieszka. Po drodze, tak pod górką. A wcale ja nie płaczę, że ja muszę iść.
Ja się cieszę. Śpiemy. Odpocznę, zjem obiad i jutro znowu. Proszę Państwa, to już ostatni dzień naszej wycieczki. Postaram się teraz filmować tutaj przygotowania do wyjazdu, choć jeszcze dzisiaj będziemy bardzo dużo zwiedzać. Krzątaninę, no i całe nasze schronisko. Mały Grzegorz tutaj pakuje się, choć jeszcze nie ubrany. Jasiu śpi. Jasiu, obudź się. Dzień dobry. Dobry, dzień dobry. Ja już gotowy, ale muszę tutaj uwiecznić te przygotowania wszystkie. Wyspani. My jednego wysmarowaliśmy tutaj. No, to wyszliśmy tak? Domka Załowskiego po raz pierwszy. Grzegorz już wcześniej był w toalecie. Czekaj. Ben, Aryś trafił. O kurczę. Tak? Przygotowania do zakończenia. Co to? Wyspani chłopacy? Wyspani. A Marcin? Nie. A wstydu, że Lena jedzie. Dzień dobry. Dzień dobry, jak się spały? Dziewczyny wyspane? Agnieszka? Agnieszka Gruntkowska tutaj. Nie chować się. Dzień dobry. Edyta dzisiaj ode mnie loda ma dużego? Nie chcę. Bo słyszałem, że na mnie narzekała. Agnieszka, nie. Paulina? A tu ktoś pi koło ciebie? Tu? Olga. Na żywo wczoraj z jaskini Łokietka mówiła dla Państwa Agnieszka Gruntkowska. Natomiast teraz na żywo, skąd mówi? Proszę się pokazać. Czarownica. Proszę pokazać. Godzina jest w tej chwili 10 po 7. Pokój dziewczyn, wody, porządek. Bardzo ładny, bardzo. Toaletka. Pan siebie sfilmuje w kamerze, tak? Dzień dobry. Można? Nie. O. To powiedzieć, że dzisiaj u nas było smarowanie pasta. Kto smarował? Ja, Monika. Monika? Która Monika? Monika Nowak, taka spokojna dziewczyna. O, porządek u dziewczyn, filmujemy też. To dziewczyny mają tutaj porządek. Proszę spojrzeć, proszę Państwa. Jak będziecie po latach wspominali. I jak się spało? Dobrze. Im dłużej jesteśmy, tym dłużej śpimy, tak? A jak moja gwiazda, a jak, nie przepraszam, nie moja, jak nasza gwiazda wycieczki się spisuje? No oczywiście, pani pyta, czy... Natalia? A ty nie smarowałaś pastą? Nie, no, ale nie, że mam nogi całe białe. A, a czy ja coś o nogach mówiłem? Ta Nowak sama smarowała? Tak, nad ranę. Całe nogi. No proszę mnie kamerować, bo wyjdę na kogo. Patrycja.
Doroto. Pani Eliza również. Tak, witam wszystkich w tym naszym ostatnim dniu wycieczki. To jest ta, co nie chciała do domu dzwonić, do mamy. Agnieszka Misiora, której muszę napój oddać. Wczoraj poratowała moje gardło, a dzisiaj mnie boli. Ja tak samo. Taka mała Monika i smaruje? Tak jest. To też wycieczka. No tak, należy. Ja sfilmowałem ten bałagan tam w niektórych pokojach, a tutaj porządek. Teraz podejdziemy pokazać plan. Tak. Woda już zaraz będzie gotowa, herbata. Tak. Ja, woda już gorąca, no mam też być. I kuchnia, i panowie, bez których byśmy tu byli głodni, byś nie było sił na marsze.
chciałem coś zapytać. Już idzie. Proszę. Panie Tomaszu, tam jest. Proszę. No i ta słynna maszynka, którą po raz pierwszy mamy. Nie było już. Ale nie u nas. Także wykorzystamy. Ta sama seria. Ta sama seria. Dzielna grupa. O, tutaj pan Marek by się śmiał, że pani Eliza się załapała akurat na film i będzie uwieczniona, że wszystko przygotowała, tak? Pierwszy raz w tygodniu. To jest nieprawda. Kto się czubi, ten się lubi. To nie ma nic do rzeczy, to powiedzenie lubowe. Ostatni posiłek tutaj na tej wycieczce. Co prawda suchy prowiant dostaniecie, obiad też dostaniecie. No, niech pan mnie kameruje. No. Jak to wygląda? Po co, Jakub, to, po co to mówisz, jak wszyscy będą już potem wiedzieli, że mówiłeś, niech pan nie kameruje. Co pana? Nie! 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 Tuś, dlaczego nie jest? Kuba, proszę bardzo. Liza? Śniadanie pana Tomasza Witkowskiego. Jest z apetytem, uśmiechnięty. Ja się znajdę tutaj, że też było. Wyszło, nie rozpraszajcie jej. Tak, w naszym imieniu, naszej grupy, wpis do kroniki, schroniska w Sławkowie. Czy to długopis? To jest tej, pożyczony. No, od Mary Nowak. Piękny rysunek i później wpis. A nogi mu się zmieszczą? No. No, dobrze. Magda? Szkoda, że nie będzie nam o tej kronice. To byśmy już mieli to wysyłać. No właśnie. Kładzie, nie? Nie, to nie ma. Szczerze, gdzieś się spieszy. Jak ja bym się spieszę, to Boże, ale jakąś pokrypę talent! Nie przekazacie, proszę, to nie możemy wychodzić, tak? Proszę bardzo, na to z ludzi. Dziewczęta, proszę wyjdźcie. To nie proszę bardzo, przedłużacie wszystko, proszę bardzo. Wyjdźcie sobie, proszę. Natalia, tyle bagaży masz? Tak, proszę mi nie filmować. Najmłodszy uczestnik naszej wyprawy, proszę państwa. Jeden z najsympatyczniejszych.
Dobra, zaplątała się. Kręci ci to! Dobrze! Ale co? Najmniejsza, największy bagaż! Grzegorz też jest gwiazdą na tej wycieczce, no nie poznajemy go. Jeszcze Edyta musi napisać. Tak, piękny rysunek, który upamiętni pobyt naszej szkoły w Sławkowie, dokonany w kronice autorstwa Pauliny Bilejczyk. Z tym, że ten piekur ziajany to tak my, ale nie bardzo, bo mamy siły i jeszcze ruszamy w drogę. Piękny. Pisze, Edyta, na drugiej stronie. Tam. A Edyta uwieczni wpis. A tam już jesteś, a śpiwór? Schowany już. A kubek? Kubek tutaj w tej torbie jest. Schronisku. Tej białej. Jak będzie ci przeszkadzał, to będzie się zabiorę teraz. Pisu dokonały dziewczyny pod kierunkiem naszego dzielnego polonisty. I opiekuna pana Bilejczyka. Generała na tym. Natomiast pisu dokonała Edyta Górna, nasza dzielna uczestniczka. Nie ruszaj, nie ruszaj. Nie ruszaj, zbliżymy. Najazd. Za wspaniałe warunki w pięknym schronisku. Za wiosenny śpiew ptaków. Tu chwila na przerwę. Słychać? Słychać. I zapach kwiatów. Ale pachnie. Dziękuję uczestnicy wyprawy Kraków 1997 ze Szkoły Podstawowej w Dziębowie, województwo pilskie. 14-16 maja 1997. Tato, chcesz oddać kronikę? Proszę bardzo, a jestem już nieoddać. Dobry. Pisem. Panie dyrektor. Jesteśmy bardzo zadowoleni, naprawdę schronisko nam się podoba, warunki wspaniałe. Ja już opowiadałem tutaj paniom, że kiedy rezerwowałem nocleg, byłem trochę przerażony, mówię, na tym Czarnym Śląsku, gdzie nas tutaj zakwaterują, a tu widzę pięknie. Nie jest tak tragicznie, oprócz Czarnego Śląska jest Zielony Śląsk. Jest Zielony Śląsk, nawet tak. Kwiaty tutaj, kwiaty i ptaki. Najpiękniejsze schronisko, które znamy, tylko młodzież dewastuje, gdyby nie te napisy. Ale wy nie, wy byliście wspaniali. To no, nasza grupa to jest tutaj, nie palą się. Pierwszej nocy nie jest to do opanowania sprawa napisów. Ja wiem, ja wiem. Wiadomo, że robią to w nocy i wiadomo, że robią wtedy, kiedy no, nikt nie widzi. Ale piękne warunki są. Prawda? Zapraszamy was. No. Dziękuję. Zwiedziliście, co się państwo zwiedzili? Byliśmy w pierwszym dniu Tyniec, Góra Świętej Anny, w drugim i trzecim dniu Kraków, Wieliczka. Wczoraj Ojcowski Park Narodowy, maksymalnie, pieszo, obydwie jaskinie, Pieskowa Skała. A dzisiaj wracamy do domu, ale pierwszy i ostatni dzień wycieczki to jest taki normalny dzień, także zwiedzamy cały szlak Orlich Gniazd. Rapsztyn, Ogrodzieniec, Mirów, Bobolice, Olsztyn i Pustynia Błędowska. I wracamy do domu koło północy. Pięknie, to pięknie. No czyli zobaczyliście same najciekawsze rzeczy. Najciekawsze to jest tyle pokus różnych. No jeszcze Kraków w całości, to jest taka osobna właściwie, osobny temat. Osobny temat, temat, ale jak już się jedzie, to połączyć. Tak. Bo to są szkoła podstawowa, nie? Także maksymalnie już tam nie ma nic, w Krakowie to Kopiec Kościuszki, Babel, Starówka, bo już tam kościoły Franciszkanów, to już tam te inne zabytki, to już tam nie przemawiają. Kościołów jest, za dużo. Jest tak dużo, że po prostu no, trudno jest wybrać. Chodzi o to, żeby mieli obraz miejsca, tak? Ponad 70 kościołów w Krakowie. To trudno ich wszystkich ciągnąć po wszystkich kościołach, no wiadomo, to co najciekawsze. Oni i tak obrazem utkwią w pamięci. Bo my staramy się, żeby dziecko w szkole podstawowej miało okazję Polskę zobaczyć. Warszawa, Kraków, Sudety. Tak, to co najważniejsze. W tym cyklu. Także następna wycieczka w te strony odbędzie się u nas w 2002 roku. Znaczy nie, to bo jest my robimy nam bardzo przykro, że dopiero w 2002. Bo mamy uczestników trzeciej klasy, jedno, i jak oni będą w ósmej, dopiero przejdziemy, bo nie zdążymy wszystkiego zobaczyć. To tutaj kolega dobrze mówi, bo jeżeli chodzi o region, to na takie dłuższe wycieczki, to staramy się zawsze jakiś inny region pokazać. Rozumiem. Z tym, że Kraków chcemy powtarzać, bo to jest cała historia. Babel, tak. Starówka, tutaj ołtarz Wita Stwosza. No a obozy wędrowe to na razie nie byliśmy, nie jeździmy, to się wiąże z kosztami, nie? Jak już taka wycieczka pięciodniowa, to... Ale nie wykluczono, że koło turystyczne może tutaj się wybierzemy. No, z jakąś... trzeba nas reklamować. Będziemy reklamować, nawet pan kierowca tutaj już mówił, że... No... Kronikę już dałeś pani? Tak. Ta kronika jest, wpis jest. Tak? Z rysunkiem, proszę zobaczyć. Już patrzymy. Proszę bardzo. To jest tutaj nasz... To jest arcydzieło, słuchajcie. To malowała tutaj. Troszkę za krótkie nogi wyszły, ale nic nie szkodzi, ale to jest dla mnie absolutne arcydzieło. Z tym, że tutaj taki mały akcent humorystyczny, bo rzeczywiście tak ziajani nie byliśmy. Tak. No chyba byliście wczoraj było plus 30 stopni.
Ale jak tutaj wypoczęli, umyli się, wykąpali, to już nabrali sił. Pięknie, no przepiękny wpis. Chyba gdybyśmy wcześniej wiedzieli, to może jeszcze bardziej byśmy się postarali. Piękny, chyba najpiękniejszy wpis w tym roku. No tam piękny Wawel był narysowany. Wawel był narysowany tam, na którejś stronie. Był, widziałam. No pięknie, wspaniale. No turysta jest na takim właśnie. No udała się i pogoda, wydaje mi się, bo nie ma przecież burz, nie ma deszczu. Przecież praktycznie jeszcze 2 tygodnie temu to była u nas zima. A zapowiadają też takie upały? To znaczy do niedzieli tak ciepło, po niedzieli ochłodzenie, trochę deszczu i znowu upał. Ja na sekundę, ja może pokażę tylko ten wpis, zaraz wrócę. Tu szybko raz, można prosić. Dobrze. Przepraszam. Wpis piękny. Stały pokój numer 1 i 4, zaraz zaniosę. Dziękujemy. Dziewczyny. Dziękujemy. Do widzenia. Może nie w 2000, może wcześniej. To jest chyba koło turystyczne, czyli ja. Już jak nie grupowo, to może jakoś tak indywidualnie z rodzinami. No w każdym razie już wiecie Państwo, że tu jest tak i przyjemnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Tu na panią, ostatni cud. Do widzenia. Tomek cały czas filmuje. A moje torby? Dobra. Rozliczeni. Jeszcze 2 kurtki zostały. Poproszę. Te ruiny, bo my objedziemy je na lewo. Zamku Rapsztyn. Nadzielny przewodnik, pan Tomasz Witkowski. Tak jest. Stańmy tutaj przez tył, ja bym pomógł, stańmy na razie. Znajdujemy się na wyżynie krakowsko-częstochowskiej na szlaku Ogich Gniazd. Już wczoraj pani przewodnik mówiła podczas naszego pobytu w Ojcowskim Parku Narodowym. Proszę o podniesieniach wapiennych na szczytach, dobudowywane mury. Wykorzystano tutaj to w celu obronnych. Taki zamek był bardzo trudny do zdobycia. Proszę zobaczyć, jakbyśmy teraz chcieli zaatakować tutaj i zdobyć ten zamek. Nam było bardzo trudno. Strome takie wzniesienie i na... Zobaczymy go z innej strony. Tu to... Zielona ucieczka. Tutaj proszę zwrócić uwagę po lewej stronie na mury. Otwarte okna, widać, że to był... Ta zielona loda zostanie tym, kto tam wejdzie. Nie.
załączmy. Siadajcie, mili państwo. Słuchajcie, skąd się w ogóle wzięły tutaj te wapienne skały? Bo wiecie, że to są skały wapienne, tak? Taki charakterystyczny. Tutaj niektórzy z was znajdują amonity, różne żyjątka, muszelki. Skąd to... No? Woda, jaka woda? Tutaj dwutlenek węgla, bo kiedyś atmosfera na naszej planecie, życia na naszej planecie. Gdyby nagle teraz ten zamek Rała do Poznania, czyli pełniły ważną funkcję obronną, były siedzibą mianowicie uroczystości weselnej, osobiście król Stefan Batory tutaj w tym zamku Rapsztyn. Tak mogła być, czy coś takiego? Proszę zobaczyć, tak wygląda dzisiaj, widzicie? Widać tutaj na tym wzgórzu tutaj też ten ruch, widnie taki obronny charakter. Józef jest bardzo zainteresowany tym, co się dzieje. Kto się tu kiedy bronił, gdzie? Słucham cały czas. Ale przede wszystkim ciekawostka właśnie o tej uroczystości weselnej. Sprawa, nie, oczywiście wszystkiego nie znajdę. Tu coś widziałem. Czekajcie, bo to jest... taki więcej, a czasami dopiero jak się rozłupie, to widać wspaniałe... To przypadkowo często, bo tak się... Chwilę właśnie jakby się rozłupało. Zobaczcie, jak tutaj stromo w dół, tu jest droga ta lokalna, gdzie autokar to nie wypuszczam. To się spala, jak sytuacja jest załatwiona. Okay. Czyli zobaczcie, na jakim siedzi jesteśmy. No, jest, nagle jest. Miło, jak tutaj jechaliśmy. Podoba się? Tak. Tak jest. Czekajcie, wspaniałe. Gdzie to jest? Tutaj. Znalazła Magda Sobaś. Tak, troszkę dosłownie. Odkryła Kolegium Witkowskiego w Krakowie Ocean. Ja idę pierwszy. Przerzucamy górę na drugą stronę. Pana, zobaczcie, całą muszlę mam. Pięknie. Trzymaj w ręku. Pokaż do kamery. Wow. Michał Mynarek, nadziemny odkrywca. Pokaż, ale ładnie. O Michał, gdzie a właśnie najciekawsze można znaleźć na takim niepozornym kameczku jakimś, który przyłączymy. Masz, Marcin? Chodź, pokaż. Nie. Pana, muszle znalazłem. Kawałek. Pokaż. Tak jest, piękna. Piękna. Pana, tutaj jest. Piękna. Pana, ja muszę. Tam była mi te śmieszki. Pokaż. Mam też znalazłam taką muszelkę. Magda znalazła muszelkę z kamieniałą. Piękna. Troszkę za blisko zbliżyłem. To takie malutkie. Pięknie. Raczej nie rozbijajcie, raczej patrzcie tutaj na... Agnieszka, pokaż, no. Dobrze kamery pokaż. Tak. Świetnie. Pokaż jak troszkę do dołu, pochyl do dołu. Dziękuję bardzo. Ja też znalazłem. To jest. Amonity. Kierowca zwolni. Wspaniałe, potężne. Zobaczcie, jakie wzniesienie wielkie, jakie potężne, wspaniałe ruiny. Największa perła szlaku Ornich Gniazd. Ogrodzieńców. Na czuka Herkulesa.
Dalej. Tak, są śmietniki. Zabierzcie to, butelki duże w śmietniku, niech wyniesie, będzie śmietnik, żeby nie chodzi. Jesteśmy w ogrodzieńcu. Nie krzyczcie, nie chłopcy, nie krzyczcie. Góry, które pokazywałem, tam było najbardziej widoczne na to położenie. Tu zobaczycie, jak też podejdziemy, jak to jest wysoko. No i sam zamek jest potężny. Ja bym zamknął w ogrodzieńcu. Szukają inspiracji właśnie w takich średniowiecznych historiach, legendach i ten zamek ich fascynował. I oprócz koncertu tutaj, bo tu wiesz, po tym nie ściągę. Niestety będzie kroki widać na obrazie, ale trudno. Idziemy na jakąś wieżyczkę. Nie mamy samochodu, idziemy pieszo. Czasami raz po raz jedzie. Muszę trzeba zobaczyć. Stajmy sobie tutaj wszyscy. Przy tym płocie sobie zdjęcie zrobimy. I zostaniemy uwiecznieni. Stań z kamerą, ja zrobię zdjęcie z tobą, a ty potem... Filmujesz jeszcze raz. Wyprzed ogrodzieńcy. Pasuje. A pan teraz filmuje nas i na tle zamku? Tak, w ogrodzieńcy. To są te właśnie najwspanialsze ruiny. A zobaczycie znowu, za otoczenie, zobaczcie ile tych wzgórz tutaj. Słuchajcie, ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Proszę się odwrócić teraz do tyłu. Odwróćcie się do tyłu. Pan kierowca przez zdjęcie. Agnieszka. Agnieszka. Odwróćcie się wszyscy do tyłu. Proszę spojrzeć, jak do wapiennych wzgórz, jak tutaj to się układa. Jakie to było potężne, jak trudno było taki zamek zdobyć. Jak on musiał wyglądać, jaki budzić respekt wśród nieprzyjaciół. A dorównywał wyposażeniem urodą Wawelowi w tym czasie. Został zniszczony, jak wszystkie ruiny zamkowe, które zobaczymy w czasie potopu szwedzkiego. Już nieodbudowany. A jeszcze jedna rzecz do Towarzystwa Turystyczną Krajoznawczego. Dr Gabriel Janowski. W tych ruinach. Zmęczona, przegląda. Spójrzcie po prawej. Kolega filmuje wszystko. To wszystkie to proszę? Tak. Proszę. Równe czy ścieżki? O, dobra. Ale my tych zamków to jest nie w Polsce. A tutaj to Kazimierza Wielkiego. Niektórzy jeszcze tam są. Proszę bardzo, to piękna panorama jest. Biegiem! Nie krzycz, nie krzymasz. Przepraszam. Thank you.
Dużo? Bo tak. Nie a kto ma? Tak. Pan rozdaje? Ale po strefie. Każdy dostanie. Marek. I tak tego lądaru się zobaczy. Nie wiem, ile ma pamiątkę? Bóż mi, później mi dasz. To nie ma jeszcze biletu. Masz ten film maluchy. Proszę się, Michał, nie osób. Poczekajcie chwileczkę, proszę poczekać tam, no nikt nie odchodzi. Zejście gdzie jest? Wow! Można to zobaczyć? Nie. Lepiej, wolałbym, żebyś nie. Chciałem zobaczyć ty. Wow! Jaki? Kasety. Ogrodzieńcu. Pan Ogrodzieńcu. Nie tamten. Jakbyśmy weszli na tamten. Ja troszkę ponadziewam. To jest pięknie tu jest. Oj. Żeby pan Liczkowski mógł widzieć, bo on tego nie zobaczy niestety własnymi oczami. Pięknie. Tu jest okrowa. Pana? A można? Gdzie? Żeby się wychylić. Nie, nie, ja chciałem go nagrać, przepraszam. Zaraz zasięgniemy. Tutaj widzę. O, no to. Proszę, bardzo ładnie widać. O, tu jest bardzo widok, ładnie. Tego, no pięknie. Przepraszam, tak się wpycham niegrzecznie. Nagraj to. Już idę. Nagraj to skamieniało. O, właśnie. Dziękuję bardzo. Ptacza. Mamy go. Hej, Tomek. Pokiwajcie nam. Czy nasze mogę zobaczyć? Pokiwać! Już pokiwał, dobrze, dziękuję bardzo. Oj, ja pójdę pierwszy się. Proszę pana! Jasiu, chodź, idziemy. O, już. Z kurkiem, zniesieniem po środku tutaj, tu bliżej zejście. Dać zbliżenie? Pięknie. No, można lepiej. Przepraszam. Wspaniale. Idziemy na dół? Nie, nie idziemy. Aha, tu możemy zejść. O, idziemy zejść. Chodźmy do góry i wtedy na dół. Tam jest sobie. O. Jest wejście, czy też nie wiem, gdzie to zdali pole. Jak chcesz, to skończy. No, przestań. Do jakiej minuty? Ja zauważyłem, nie wiem. Idziemy do lochu. Nie krzycz. Jeszcze krzykło. Da się. Uwaga, zniszczone schody. Uwaga, tutaj. Na schody. Powoli. Iść tu na dół. Uwaga, schody, baka. Jesteśmy w lochach zamku w Ogrodzieńcu. Galeria w Ogrodzieńcu. No właśnie. Nie, Marek. Pan Tomek schodzi po schodach. Czuję cię, jako podałem wczoraj. Zamieniało. Bo to są te same skały.
Dziękujemy. Po zwiedzeniu zamku zwłoki najbardziej zmęczonych turystów. Moje na to żeś położył, nie na ziemię, ale... a twoje na moje. A że rzeczywiście po zwiedzeniu zamku, to zaraz panoramę zrobię na jego ruiny. Co my ruiny? Zaśpiewać, no jeszcze prosimy, prosimy jeszcze. Zaśpiewać. Patrz panu w oczy, pan ci odpowiada, czwórkę. Dajcie czwórkę na ten. Zobacz, jakie oni wszyscy, no. Poczekajcie. My żadnych papierów po sobie nie zostawiamy. Jak oglądam kamień, to nie mogę mieć tak, a to mi wygodnie się trzyma. O nie, kujaski! Po tej stronie za nami ruiny zamku Bobolica. One znajdują się w odległości 1,5 kilometra. Widać tutaj to położenie, ukształtowanie i budowę wyżyny krakowsko-częstochowskiej. Jak wyglądał ten zamek, to ja za chwileczkę pokażę. Oczywiście one też powstały w XIV wieku, wzniósł je król Kazimierz Wielki, mają ciekawą historię. Zostały zniszczone również w czasie potopu szwedzkiego. No ten widok chyba jest, tamten był wspaniały, jak podchodziliśmy. Z każdej strony tutaj wygląda inaczej, dlatego trzeba się rozglądać, ale ten widok bardzo mi się podoba. Poznaj kraj. Edyta, stój! Zrobiłeś najazd tam, na ten? Pięknie. Ściągnąłeś? Cały kąt zajmuje ten zameczek. Pięknie. A zrobiłeś odtąd dotąd, żeby było widać, że jest w tym punkcie, jak się przesuwasz? Z tamtej tak zrobiłem. Świetnie. Bo tu po słońce nie chciałem. Podoba wam się? Bardzo ładnie. To słuchajcie, za parę dni o tym zmęczeniu zapomnicie, a będziecie mieli wrażenia i pamiątki i widoki. Teraz tak jakby Dziębówko szło do Dziębowa, do szkoły. O właśnie, słuchajcie, tak jak Dziębówka do Dziębowa. Dobre porównanie. Dalej masz, zobaczcie. A lepsza droga, bo piękniejsze widoki. No. Teraz Dziębowa pod górkę chodzi do szkoły, a tak do Dziębowko. Nie, naprawdę, byśmy mieli jakieś kiełbaski, byśmy sobie mogli zamiast obiadu jakieś kiełbaski upiec. Może polecimy. A, jeszcze lepiej, ja już mówiłem tutaj rowerem przejechać. Tak na ciągu tygodnia, nie od razu, w ciągu tygodnia, powoli, tu amonity zobaczyć, tu jakieś ognisko. Tak sobie. No, byśmy pojechali tam szukać tych amonitów. Natalia, ty się chyba załapisz. Proszę pana, tam był amonit, bo nie mogliśmy go wyciągnąć. Kroizji Natalii. Nie ma. Można kupić jakieś mięso, tam był amonit, tylko nie mogę. No właśnie, też amonity, bo to jest pozostałością. Słuchajcie, to... Panie Tomaszu, ale tu mi się wydaje, tam jakaś ścieżka jest.
Tutaj. Wiecie, jak to schodzimy? Ale nie osobno, słuchajcie, wszyscy razem muszą schodzić. Tam nie będziemy. Terra incognita. A zatrzymajcie się tam za mną 2 metry, dobrze? Żebym nie musiał was przeganiać. Jezu. A, nie ma czasu. Ale na podzie musisz iść. Co to? Ale na podzie musisz iść. Jeszcze? Jak ktoś mówi, jak ktoś powie, że to nie piękne, to jest powiedzia. A potem pójdziemy dołem i będzie za drogą i będziemy sobie te 2 zamki oglądać. Kierowca by się przeraził, jakby tu miał jechać. Wspaniałe, super. I też widać, co to znaczy Orle Gniazdo. Widać tutaj to wzniesienie, dopasowanie do skał. Tak. Ale no, to wspaniałe. Dobrze, i tu koło mnie zbiórka. Stop, stop! Tak, super. Jak dożyjesz? No właśnie, no, też już nie idziemy. Samek w obolicach. I w pionie, tak żebyśmy byli, no wszystkich może nie obejdzie, obejmie, ale chociaż część, bo ja tu staram się ich wszystkich objąć. Na, i ten zamek, nie? W całości. Jakiś... Zaczekajcie na mnie. Daj odpocząć.
Wow, jaka jaskinia! Nie biegaj tam! Wracaj, proszę bardzo! Tutaj, na tym obrzeżu, krótki odpoczynek. Wracaj! No takim czymś to stoi. Dzień, dzienio! No takim czymś się podpiera tylko. Może spaść. Ojej. Nie, nie, zostań, i pan Adam, który zamyka grupę, jak zwykle w dobrej formie. Nie, na tą stronę nie wchodził, nie? Jaki? Piękne, nie? O. I tu widok w dół. Rzędę mi się i tu. Skulnie. Tam do góry też? Ja pójdę pierwszy, zobaczymy, czy można. No, tu samo. Tą drogą szliśmy. A to zamek w Mirowie. Chcę zamek ściągnąć, tak. Pomału, powoli. Jeden za drugim. Słuchajcie, tutaj widać ten zamek w Mirowie, z którego przyszliśmy. A tam widać zamek w Mirowie. Policja, Agnieszka, Wisiora? Idzie Michał do ciebie, po przekątnej. Michał je pisze. Także wspaniałości. Jesteśmy w Bobolicach. W Bobolicach ja. A oto najazd będzie za chwilę na zamek. Tam turyści podchodzą. Mirowie. Tutaj podchodzą tymi. Zobaczcie, tu jest to jedno, tu jest to drugie strome podejście, które pokazywałem, ale my się nie wyśmiemy. Pomyłka. To. Dobra. A kto tutaj leży do kamery? Crazy Natali! Crazy Natali leży. O, dusz! To chyba nie wyjdzie, bo... Proszę Państwa, tą drogą idziemy z zamku w Bobolicach do ruin w Mirowie. Prawie 2 kilometry, piach, słońce, 30-stopniowy upał, tak, już wpływa to. Widać, jak ciężko oddycham, a co dopiero powiedzieć o grupie. I teraz zobaczcie jeszcze raz ruinki. Widać je. Teraz. Nie siadamy, zaraz skrócimy. Ja tak.
lepiej, żeby pan już był. Otworzyłam tu się, żeby mógł. Albo goś. Starczy, świetnie. W tej wieży miał zamek w Olsztynie. Wojewoda Poznański. Pięknie, przecież bardzo. Tam od razu się podejść, widać jak to było połączone. I też Szwedzi tutaj to zniszczyli. Straszne szkódniki, bo to jest no. Straszne szkódniki. A była największa pod względem powierzchni i przede wszystkim najsilniejsza barownia. Tak się radzi. I też wykorzystano tutaj te wapienne skały. Proszę zobaczyć, jak to jest opracowane. Można sobie wyobrazić, jak to tam dalej. Ja pokażę też z tej ryciny, jak to wyglądało w XIV wieku. Tak objeżdżamy teraz, także nie musimy odchodzić. Tam pięknie, myślę, bardzo ładnie. Młodzież podchodzi. Widać, widać. Świetnie, no. Częstochowa. Teraz widać wieżę Jasnej Góry z przodu po lewej stronie. Kto był na Jasnej Górze, to wie, że jest położenie takie wysokie.
Co mówisz, Marcin? On nie. Mamusia wszystko zrobić. No cóż, nie panią również, tak jak... Mamusia wszystko zobaczy, tak. Jaki obiad, chłopaki? Pyszny. Dobry. Oto Kuba. Mamusia niech widzi. Kuba bardzo ładnie jadł przez całą wycieczkę. Z wyjątkiem obiadu. Dobrze. Tak. Pani Eliza jest gracją. Pani Edyta z bolącym gardłem. Pan Tomasz właściwy sobie apetytem. I Łukasz ze spokoju. Widziwała? Proszę już do samochodu. Ona przyjdzie. Ja już teraz wiem, gdzie są migdały. Ja zawsze myślałam, że tam są węzły. Węzły są... Przyjdzie pan Witkowski? Jest o wiele łatwiej się angielskiego teraz uczyć, jak... Pan Witkowski załatwił nas ostatni obiad. Nie? Ma wodę. Jeszcze wycieczka się nie kończy. Brawo! Czekaj. To jest ta trasa filmowa. Mamy nazwę twojego rysunku. Mamy nazwę twojego rysunku. Ale muszę ci powiedzieć na ucho. 28, 20. Wszystkiego na pewno. No, nie brzydkie. Ostatni nasz parking. Panią możesz ściągnąć tam. Którą panią? No tamtą. Aha. Jechał się do Kłosza. Jeszcze tego roku. A co to za pani, Tomasz? Pani Eliza wyjaśnia coś panu Tomaszowi. Panie Bułek. No to burka nie ma. Proszę? Proszę Natalia, ode mnie osobiście dostanie. A proszę pana, a te bułki potem są? A jak teraz ich nie wezmę? Wszystkie to potem trzy? Potem nie, teraz cztery. Potem już nie będziemy tutaj rozdawać. No i cztery. Pana, mi się nie czuł mieści. No to nie. Dość poparcie. Nie chcesz na pewno? Proszę z serem jedno. Tam więcej jest tam. Tutaj dalej. No dobra, jeszcze jeszcze. Zaraz. Trzy, cztery, dalej. No, wiesz Paulina, słuchaj, do pierwszej jedziemy, to jest 4 godziny. A jeżeli nie masz miejsca, to a co ja zrobię? No dobra, to widocznie. Michał, nie wchodź tam, Michał! Nie wchodź tam! Proszę Państwa, kończy się nasza wycieczka. Zjedliśmy solidny obiad o godzinie 6, a jeszcze każdy dostaje 4 takie potężne bułki. Niech to zostanie udokumentowane. Agnieszka, ile bułek zabrałaś? To mało. A ja jeszcze? Nie zjesz jeszcze? Mamy tutaj całe zapasy. Sportowni nie jedzą, nie wlaczą. Aby ty tam latasz. A jak ci biegasz, gdzie powie? No. Jesteś z kiełbasą. A ja. Ja się wejdę z autobusu, tak? Ktoś z autobusu? Bułek było 150, czyli kilka, 36. Yeah.
Jasiu. Jasiu. Zostawimy tutaj. Jasiu, robisz to. Z naszej wycieczki, to prawda, jeszcze będziemy filmowali w autobusie, mimo że nie będzie widać, bo nie mamy lampy, ale to nie będzie słychać. Głupie się uderzyła. Mówię, jak nie ma kamienia, a kamienie były w tamtym. Baber. Co? Baber.